Sytuacja, w której się znajdujemy, jest specyficzna. Chociaż może to nie do powiedzenia, gdyż ze względu na pandemię koronawirusa i jej prawne i ekonomiczne konsekwencje, wielu z nas musi borykać się z nową, zupełnie niełatwą codziennością. Dla innych sytuacja może być jeszcze gorsza, gdy choroba dotyka ich bezpośrednio lub gdy muszą mierzyć się z problemem w najbliższej rodzinie. Nie są to więc wyłącznie systemowe niedogodności, ale indywidualne tragedie związane z utratą pracy, konsekwencjami odosobnienia, problemami zdrowotnymi czy walką o własne życie. Nie nagrywam jednak tego filmu, by stwierdzić zasadność nałożonych na nas obostrzeń, czy też mierzyć się z teoriami spiskowymi, które rozprzestrzeniają się, jak na ironię, szybciej od samego wirusa. Przepraszam wszystkich zawiedzionych, którzy sądzili, że w czapce policjanta będę bronił Billa Gatesa przed absurdalnymi zresztą atakami, które sugerują, że jest geniuszem zła w ukryciu pociągającym za sznurki dzisiejszej pandemii. Chciałbym przy okazji zaznaczyć, że Bill Gates od wielu, wielu lat ostrzegał właśnie przed takim rozwojem wydarzeń, co, biorąc pod uwagę, że w opowieściach ludzi w foliowych czapkach sam ten scenariusz realizuje, czyniłoby go najmniej rozgarniętym złoczyńcą wszechczasów i paradoksalnie uniemożliwiałoby mu piastowanie funkcji geniusza zła. Warto się nad tym zastanowić. Ostatecznie nie jest to też nagranie, w którym zależy mi na podjęciu niemal filozoficznej debaty na temat przyczyn zaistniałej sytuacji. Niektórzy zastanawiają się, czy koronawirus, podobnie jak wcześniej pożary w Australii czy Amazonii, jest karą zesłaną z niebios, a inni twierdzą, że to zemsta natury, sugerując niejako, że w przyrodzie kłębią się zalążki intencjonalności albo systemu moralnego, na podstawie którego można osądzać i karać. Uważam, że jedno i drugie podejście jest błędne, ale nie dlatego, że nie jestem ani teistą, ani panteistą, ale dlatego, że zwyczajnie wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem winnym tego całego zamieszania jest człowiek, a konkretnie jego relacje ze zwierzętami. Na szczęście jest to dobra wiadomość, bo w przeciwieństwie do wydarzeń nadprzyrodzonych jest to coś, z czego możemy wyciągać wnioski i potencjalnie w przyszłości uniknąć popełniania podobnych błędów. Biorąc pod uwagę, że łącznie mamy już prawie 4 miliony zakażonych ludzi na świecie, a prawie 300 tysięcy osób zmarło, warto nie tylko myśleć o tym, jak odnaleźć się w takiej rzeczywistości, ale w którą stronę powinna iść ludzkość, by w przyszłości ograniczyć szanse pojawiania się kolejnych pandemii. I co możemy zrobić jako jednostki, żeby właśnie tak się stało. I o tym będzie to nagranie. Mówiąc o obecnej pandemii, ale też wielu ją poprzedzających, mówimy o tak zwanych zoonozach, czyli chorobach pochodzenia zwierzęcego. Począwszy od odry, której początków upatruje się w kontakcie z tak zwanymi zwierzętami gospodarskimi kilkaset lat temu, przez HIV, który po raz pierwszy zaobserwowano wśród mieszkańców Afryki, którzy polowali i zjadali mięso naczelnych, po ptasią i świńską grypę, SARS oraz ebolę. Skala problemu może być dla wielu zaskakująca, bo ponad 60% ze wszystkich znanych medycynie czynników chorobotwórczych wywodzi się od zwierząt, a amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention podaje, że nawet 70% ostatnio pojawiających się chorób zakaźnych, które dotykają ludzi, najpierw pojawiło się jako choroby u zwierząt. Szacuje się, że zoonozy odpowiadają za około 2,5 miliarda zachorowań i prawie 3 miliony zgonów wśród ludzi na świecie każdego roku. Oczywiście moglibyśmy stwierdzić, że to wina nietoperzy, świń, wielbłądów, krów, kur czy szympansów, ale chcąc postawić sprawę jasno i przejrzyście, to brak wiedzy i roztropności gatunku Homo sapiens doprowadził do takiego właśnie stanu rzeczy.
Ważne jednak jest to, byśmy nie poczuli się wyjątkowi i ze znanym w wielu kręgach poczuciem wyższości i protekcjonalnością cechującą przedstawicieli wielu państw tzw. Zachodu, nie traktowali kwestii zagrożenia epidemiologicznego jako problemu wyłącznie związanego z patologicznymi praktykami mokrych targów i państwami akceptującymi takie barbarzyńskie praktyki. Obecnie bowiem epidemiolodzy jednoznacznie wskazują, że hodowla zwierząt, a zwłaszcza przemysłowy chów zwierząt, stanowi jeden z największych czynników ryzyka epidemiologicznego. I nie jest to żadne zaskoczenie. Podobnie jak krajowe agencje bezpieczeństwa monitorują transmisje między komórkami podejrzanymi o terroryzm, tak naukowcy rutynowo monitorują coś, co określa się jako viral chatter, czyli ruch podejrzanych wirusów pomiędzy gatunkami w celu przewidywania potencjalnych zdarzeń kryzysowych. A tutaj nie ma niespodzianki i wirusolodzy wskazują na osoby polujące na dzikie zwierzęta i pracowników rzeźni oraz hodowli przemysłowych jako na grupy najbardziej przykładające się do rozprzestrzeniania wirusów zoonotycznych. I ponownie nie powinno to być zaskoczeniem, bo to właśnie na ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami na fermach lub w naturze, prawie zawsze przedostają się nowe wirusy poprzez kontakt nie tylko z żywymi zwierzętami, ale także z zakażonymi tkankami i płynami w trakcie uboju. Dlaczego jednak tak się dzieje? To jest dobre pytanie. Pomimo tego, że większość chorób zakaźnych występujących u ludzi jest pochodzenia zwierzęcego, a z nich większość ma korzenie w środowisku tzw. dzikich zwierząt, moglibyśmy zakładać, że jeśli te zwierzęta, te konkretne zwierzęta zostawimy w spokoju, najskuteczniej zminimalizujemy zagrożenie. Niestety, prawda ma się zgoła inaczej. Tak zwane zwierzęta gospodarskie, czyli wszystkie krowy, świnie i kury, z których zdecydowana większość znajduje się na fermach przemysłowych, działają, używając terminologii wirusologów, jak pomosty chorobowe. Bo o ile większych trudności nastręcza wirusom transmisja ze zwierząt żyjących w naturze na ludzi, o tyle lukę w tym procesie idealnie wypełniają zwierzęta hodowane na mięso, mleko i jaja. W ten właśnie sposób patogenami krążącymi wśród dzikiego ptactwa zostały zainfekowane, hodowane przez człowieka kury, co następnie stanowiło także zagrożenie dla człowieka. I tak chociażby 5 lat temu hodowcy ze Stanów Zjednoczonych zmuszeni zostali do likwidacji kilkudziesięciu milionów kur, tylko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy, co najprawdopodobniej uratowało życie wielu ludzi, bo śmiertelność H5N1 u człowieka wynosi 60%, co znacznie różni się od kilku procent koronawirusa, z którym teraz się mierzymy. Ogromne hale, w których trzyma się stłoczone setki, a nawet tysiące zwierząt, to ze względu na nieustanny i niemal nieograniczony kontakt między osobnikami, miejsca idealne do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusów, przed którymi same zwierzęta ze względu na nikłą różnorodność genetyczną nie są w stanie się bronić. Eksperci nazywają to efektem monokultury i oceniają, że czym bardziej zróżnicowana populacja żywicieli, tym lepsza pożywka dla wszelakiej maści pasożytów, bakterii i wirusów, które, jak to wielki poeta niegdyś powiedział, o imiona nie pytają. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że zwierzęta znajdujące się na fermach przemysłowych cierpią na chroniczny stres, który znacząco osłabia ich układ odpornościowy, a chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że w takiej formie żywy organizm nie najlepiej sobie radzi z zagrożeniem zdrowia. Intensyfikacja systemów produkcji zwierzęcej, czyli wszystkie te miejsca, z których czerpiemy większość produktów odzwierzęcych, dodatkowo wzmacnia środowisko występowania i mutowania patogenów, poprzez na przykład zwiększone zużycie nawozów na pasze dla zwierząt, wytwarzanie i składowanie ogromu odchodów zwierzęcych, a także ze względu na długodystansową, nawet kilkusetkilometrową formę transportu. Ale wiecie, teoria teorią,
ale warto podać jakiś przykład. Takim może być chociażby hodowla świń, która między 1985 a 2010 zwiększyła się o ponad 80%. Nie trzeba oczywiście dodawać, że dzięki technologii poprawiła się higiena chowu świń, a także skuteczność opieki weterynaryjnej. Jednak pomimo tego, że w skali globalnej zidentyfikowano u świń 77 patogenów, których nie stwierdzono przed 1985 rokiem, w tym 39 gatunków wirusów i 32 gatunki bakterii, spośród tej liczby patogenów 82% występowało w 20% krajów o najwyższym udziale w produkcji wieprzowiny w skali światowej. Jak świetnie ujął to dr Michael Greger, autor książki o ptasiej grypie, jeśli chcesz stworzyć globalną pandemię, to buduj fermy przemysłowe. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest niesamowicie ważna, a być może nawet najważniejsza w kwestii związku ochrony zdrowia ludzi, a zagrożeniami płynącymi z przemysłowego chowu zwierząt. Od ponad 70 lat rutynowo podajemy antybiotyki zwierzętom, które zjadamy. To tylko kilka lat krócej, odkąd sami zaczęliśmy je brać. W zasadzie od początku tego procesu było wiadomo, że te dawki antybiotyków tworzą odporne na leki bakterie, które przechodzą od zwierząt hodowlanych, a następnie powodują choroby u ludzi. Dzisiaj jest to jeszcze bardziej oczywiste niż kiedykolwiek wcześniej. W Stanach Zjednoczonych spośród wszystkich sprzedanych antybiotyków 80% trafia do zwierząt, które hoduje się na mięso, mleko i jaja. U nas zresztą nie jest lepiej. Pomimo unijnego zakazu stosowania antybiotyków w celach prewencyjnych, w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku znaleźć można dane, które wskazują na powszechność stosowania antybiotyków w polskiej produkcji zwierzęcej. 70% hodowców objętych monitoringiem wody i pasz stosowało antybiotyki, a w przypadku indyków i kurczaków rzeźnych odsetek ten przekraczał 80%. Regularne faszerowanie zwierząt środkami zwalczającymi bakterie sprawia, że z czasem ofiary tych ataków uodparniają się na te niewdzięczne zakusy ludzkiej pomysłowości i silniejsze przechodzą na ludzi. Nie jest to niestety scenariusz filmu science fiction, ale rzeczywiste konsekwencje naszych wyborów, które manifestują się w wielu miejscach już dziś. Na całym świecie zgony z powodu antybiotykooporności liczy się już w setkach tysięcy. Badacze sugerują, że jeśli w tym systemie pozyskiwania żywności nie nastąpią zmiany, i to naprawdę radykalne zmiany, najprawdopodobniej do 2050 roku nawet 300 milionów ludzi umrze przedwcześnie, a przyczyną śmierci będzie właśnie antybiotykooporność, której korzeni należy szukać w chowie przemysłowym zwierząt. Wyobraź więc sobie sytuację, w której trafiasz na oddział intensywnej terapii, hematologii czy transplantacji, na którym okazuje się, że masz infekcję oporną na wszystkie dostępne preparaty i nie jest dostępna żadna skuteczna kuracja. A takich właśnie przypadków jest niestety coraz więcej w Europie i na świecie. To nagranie z jednej strony miało wyjaśnić, jak wygląda sytuacja. A tak się składa, że wielu z nas nieświadomie wspiera finansowo tykającą bombę zegarową, którą jest przemysłowy chów zwierząt. Chęć spożywania ciał zwierząt, a także mleka i jaj stanowi już nie tylko formę eksploatacji żywych i czujących istot, ale zdecydowanie zwiększa ryzyko wystąpienia superpandemii, której ofiarami w krótkim czasie może paść nawet 80 milionów ludzi, co w połączeniu z ofiarami antybiotykooporności będzie stanowić globalną katastrofę, nie tylko ze względu na wysoką śmiertelność, ale także na załamanie się gospodarki. Tak czy inaczej, taka sytuacja dotknie nas wszystkich. Z drugiej zaś strony to nagranie ma być użyteczne. Badania wskazują, że jeśli przedstawimy jakieś niepokojące informacje, a to, o czym mówiłem, jest odrobinę niepokojące, to musimy zarekomendować działania, które mogą pomóc w walce z takim czarnym scenariuszem. Bo w innym wypadku jedynie przyczynimy się do jeszcze większej znieczulicy lub wyparcia. Na szczęście w tym wypadku rozwiązanie jest bardzo proste, a zarazem bardzo konkretne. Musimy przestać jeść produkty pochodzenia zwierzęcego, a przynajmniej w znacznej mierze je ograniczyć, a także przestać wykorzystywać dzikie zwierzęta do własnej rozrywki. I w ten właśnie sposób znacznie ograniczymy
4 z 5 najważniejszych czynników zwiększających ryzyko pojawienia się kolejnych pandemii i przy okazji ograniczymy ludzki wpływ na zmiany klimatyczne, które są 5 czynnikiem. I o czym trzeba koniecznie wspomnieć? Na szczęście dzisiaj taka zmiana jest niezwykle łatwa, bo żyjemy w czasach rozkwitu rynku produktów roślinnych, które w świetny sposób zastępują żywność pochodzenia zwierzęcego. Stoimy na skraju przełomu związanego z rozwojem mięsa hodowanego komórkowo, a także możemy korzystać niemal bezgranicznie z dobrodziejstwa nieprzetworzonych produktów roślinnych, których zwiększenie ilości w naszych dietach zawsze wyjdzie nam na zdrowie. Chciałbym skończyć to nagranie cytatem z tekstu napisanego przez Włodka Gogłozę, tekstu, który znacznie ułatwił mi pracę nad tym filmem, zarówno pod kątem treści, jak i bibliografii. I w końcu tekstu, do którego oczywiście link, podobnie jak do wszystkich innych źródeł, znajdziecie w opisie na dole. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, dbajcie o siebie i widzimy się już niebawem w kolejnym nagraniu. Obserwując gorączkowe zabiegi władz z różnych krajów świata, mające na celu powstrzymanie pandemii COVID-19, musimy mieć zatem świadomość tego, że zwalczamy obecnie jedynie objawy i skutki, nie zaś przyczyny. Olbrzymi wysiłek i poświęcenie pracowników służby zdrowia, służb sanitarno-epidemiologicznych oraz naukowców pracujących nad szczepionką nie odniosą niestety trwałych rezultatów, jeśli nie będą towarzyszyły im systemowe zmiany w sposobie, w jaki pozyskujemy i wytwarzamy żywność.